Cześć, z tej strony Kadro, to jest kolejny gameplay z gry The Forest. W dzisiejszym odcinku będę kontynuował budowę domu i właśnie będzie to wybudowanie schodów. Nie tych tutaj, co są, znaczy się je też wybuduję, ale później je zburzę. No więc jaki jest plan? Słuchajcie, otóż muszę zrobić w końcu schody. Ukończyłem strop, a planuję zrobić w tym domu piętro. A, to jest jednak mi niepotrzebne. Planuję zrobić w tym domu piętro, no ale muszę jakoś na nie wchodzić. Wiadomo, pewną opcją by było, żebym po prostu wykuł sobie tutaj dziurę w stropie i może zawiesił linę i wchodził na linię, ale nie, chcę zrobić taki fajny domek, żeby wyglądał fajnie, dlatego muszą być tutaj schody. Żeby je wybudować, znaczy nie mogę tutaj zrobić nic stąd. Chcę się dostać na górę, słuchajcie, a jedynym sposobem, żeby tam zrobić dziurę w stropie, a jedynym sposobem, żeby to zrobić, jest wybudowanie tutaj tych schodów, które pomogą mi się dostać na górę. Ja je później wyburzę, bo nie są mi potrzebne schody z zewnątrz, żeby ewentualnie w przyszłości kanibale mi się na nie dostawały. Nie no, to jest mi kompletnie niepotrzebne i kompletnie nie na rękę. Więc one są tylko i wyłącznie tymczasowe. Przygotowałem sobie tylko odrobinkę kłód, słuchajcie, jak akurat czekałem, żeby słońce zaszło, żeby się przespać, to myślę, a wykorzystam ten czas, żeby sobie no dosłownie kilka tych kłód przygotować. Oho, grzmi, czyli w grze zaraz będzie burza. No trudno się mówi, na szczęście jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby piorun mógł trafić, żeby mnie piorun trafił. Nie wiem, w The Forestie w ogóle może piorun trafić, czy nie? Nie orientuję się. No dobra, jeszcze drugie tyle kłód mi brakuje, więc wezmę sobie wózeczek. Dajcie mi wózeczek. I sobie małe co nieco zetnę. Będzie to dość ryzykowna operacja budowa tych schodów, a raczej bardziej ryzykowne będzie właśnie zrobienie dziury w stropie, gdyż po prostu nigdy wcześniej tego nie robiłem. Jest taka specjalna opcja w tym podręczniku przetrwania, jak właśnie robienie dziury w stropie. No nigdy tego, słuchajcie, w stropie czy tam w podłodze, nigdy tego nie używałem, więc niezbyt wiem, jak to działa. Nie chciałbym też czegoś zepsuć, bo wtedy musiałbym jeszcze poświęcić czas na ewentualną naprawę czegoś. Na odbudowanie czegoś, czy coś, stropu na przykład, więc mam nadzieję, że się obędzie bez jakichś niechcianych, bez jakichś niespodzianek po prostu, żebym nic nie zepsuł. Trzeba będzie trochę improwizować, ale jakoś sobie dam radę na pewno. Przyszły patch będzie w przyszłym tygodniu, znaczy nowy patch, to ja gadam, nowy patch będzie w przyszłym tygodniu. No i dzięki czemu jestem nastawiony optymistycznie, bo nowy patch to będzie szansa, że w końcu odrosną kłody. Znaczy w końcu, jak gadam, w końcu odrosną drzewa i wtedy kłód będę miał pod dostatkiem, bo tutaj już powycinałem prawie wszystko. Więc czekam na ten nowy patch i mam nadzieję, że tym razem odrosną drzewa, bo wcześniej już od chyba dwóch czy trzech patchy nie odrastały drzewa. I to bieda była niestety, bo no bo jednak budowa tego domu idzie mi wolniej niż sądziłem. No właśnie głównie za sprawą tego, że drzewa nie odrastają. Znaczy ja cały czas mogę zciąć te drzewa, ale chcę sobie mieć tutaj te drzewo tutaj za domem. Bo na przykład dajmy na to, że drzewa już w ogóle może nie odrosną nigdy, kto wie, więc chcę, żeby to drzewko tutaj było. Nie została mi żadna kłoda, co nie? No to muszę coś ściąć na szybko. Słuchajcie, jest taka jedna sprawa w tym The Forestie. Jest tutaj taka jedna, a właściwie brakuje tutaj takiej jednej małej rzeczy, która według mnie powinna być oczywista, aczkolwiek jej nie ma. Mianowicie możliwość sadzenia drzew. To jest coś, czego mi bardzo, ale to bardzo w tej grze brakuje. Nie wiem, a w sumie czekajcie, tutaj jest mój obóz. Czy ja tutaj nie miałem właśnie dwóch kłód na zbyciu? Znaczy tutaj jest ta tak zwana moja strażnica. O, akurat dwóch kłód mi brakuje.
No to wezmę sobie te. No więc brakuje mi możliwości sadzenia tych drzew. To jest również jedna z tych rzeczy, która moim zdaniem powinna, wręcz powinna być dodana. Bo byłoby to właśnie fajne. Po prostu bierzemy sobie tam drzewo, sadzimy gdzie chcemy, no i nie musimy, no bo jak już wyjdzie pełna wersja tej gry, właśnie, teraz to jeszcze na jedno można sobie powiedzieć, że trudno, że nie ma takiej opcji, że szkoda, ale bo teraz jest takie coś, że wiadomo, po patchach, nie zawsze po każdym, ale po patchach generalnie drzewa odrastają. A co się stanie, jak wyjdzie pełna wersja gry? Nie będzie już właśnie takich dużych tych patchy dodających nową zawartość i drzewa nie będą odrastać. To ktoś może półwyspy sobie wyciąć, słuchajcie. Tak na dobrą sprawę, więc jednak chciałbym, żeby dodali możliwość właśnie możliwość sadzenia drzew. Bo to by było fajne. Czekam na to, nie wiem czy to dodadzą, ale teraz to jeszcze mówię pół biedy, ale później jak już wyjdzie pełna wersja gry, to może być z tym problem. Z właśnie budulcem. No więc tak, tutaj jest taka opcja, która wycina dziurę w... O właśnie. Aż mi na chwilę grę, słuchajcie, przycięło, aż takie to sprzętożerne jest. No więc to wycina dziurę w stropie, jak widać. Ja nigdy wcześniej nawet nie wiedziałem, słuchajcie, jak to działa, bo... Kurde, co to mi tak... Klatkuje, słuchajcie, aż tak sprzętożerna jest ta opcja, że aż mi grę klatkuje. No więc ja nigdy tego nie używałem, nie wiedziałem jak to działa, ale teraz już widzę, że dość ciekawie to działa. Ale dlaczego tutaj mi będą wtedy wystawać? No dobra, nieważne, zaraz, nie mogę tego teraz użyć. Bo nawet nie wiem, gdzie ja chcę mieć te schody. Nie zastanowiłem się. No więc tak, wejście do domku będzie tutaj. Zaplanowałem, że będzie tutaj. To tutaj to jest wejście tymczasowe. Tak jakby na materiały, jak chcę coś budować, jak chcę brać kłody z tej strony, no to nie chcę mi się latać dookoła, więc to jest... póki buduję, to tutaj będzie ta dziura. Jak już ukończę budowę, to tutaj też się wybuduje to i tu będzie ściana, tu nie będzie wejścia, więc nie patrzę od tej strony, tylko patrzę od tej strony. No i gdzie ja bym te schody chciał? Trzeba je, tak myślę, mądrze gdzieś umieścić po prawej albo po lewej stronie. Może gdzieś tutaj by się zaczynały. Byłyby na przykład przy samej ścianie. Biegłyby tak o, to wtedy bym mógł w razie czego tutaj podchodzić do okna. No to jest jednak, słuchajcie, ważna decyzja. Nie mogę tego zrobić tak na szybko. No dobra, załóżmy, że gdzieś tutaj. A ciekawe, czy jak się zrobi dziurę w podłodze, to czy później można ją jakoś zabudować, czy nie? Mam takie przeczucie, że chyba jednak nie. Dobra, tylko gdzie to było? Muszę się teraz No nie! Musiałem się zorientować, bo tak z góry to nie widać, gdzie ja tam stanąłem. No i spadłem, niestety. Dobra. Szkoda, że to nie ma jak w Minecrafcie, że jak się kuca... Nie. Zaraz, jak się przytrzymało shift w Minecrafcie, to po prostu się wtedy nie dało spaść z krawędzi, co było pomocne. A, o, teraz widzę. No, gdzieś tutaj chyba, co nie? Dawać tą wycinaczkę dziur. Ciekawe, czy te custom stairs będą pasować tutaj. Może wytnę... Ha. No i teraz się muszę zastanowić, jaką szerokość mają te custom stairs. A, widzicie, tak? Chyba nie będą pasować. A, dobra, już wiem, okej, okay, już teraz chyba wiem, jak to zrobię. Chyba będę zmuszony, chcę też, żeby te schody były przy samej ścianie. I chyba będę zmuszony je zrobić w ten... Ale co tu się dzieje? Dobra, już wiem jak to zrobię, tylko jeszcze raz się muszę zorientować. Nie chcę jakiś... O, właśnie, nie chcę jakiś pomyłek, bo jakichś błędów nie chcę zrobić. Chcę, żeby to było zrobione raz za porządnie. No więc... A, bo jeszcze muszę też zostawić odstęp. No, aha, dobra, dobra, na ścianę. Tutaj. No. Chyba dobrze zrobiłem.
To nawet fajnie, że światło pada. Chyba dobrze jest. Zaraz zeskoczmy sobie. O! No, coś takiego chciałem zrobić, aczkolwiek chyba trzeba będzie... Nie. Kurde, mogłem i trochę bardziej tutaj. Aj, dobra, teraz już trudno. No więc tak, teraz muszę... Znaczy, chyba będę musiał jeszcze trochę wyciąć, bo mogę walić głową tutaj o strop, jak będę wchodzić, ale to zaraz. Na początku chcę sobie jeszcze rozplanować ułożenie schodu, bo to będzie bardzo ważne. To musi być perfekcyjnie obrócone. No i źle zrobiłem, muszę jeszcze raz obrócić. O! Idealnie. Dobra. Więc gdzie by to umieścić? To będzie tak, więc... No chcę tam też do tego okienka, co jest tutaj po lewej stronie, móc zaglądać. Tak po prostu, żeby móc. No dobra, to i tak tylko projekt, to mogę w ten sposób to zrobić. O! Oho! Tak będzie dobrze? Jak to wygląda? No, chyba będę czepiał głową tutaj, więc muszę zrobić... Aha, i dupa, nie będę mógł zaglądać do okienka. No lipa, czyli muszę zrobić pod jeszcze większym kątem. Bo mówię, chcę zaglądać do tego okienka i już. Spróbujmy gdzieś... No, gdzieś tutaj. O, teraz będę mógł zaglądać do okienka. No i no trochę zajmują te schody, ale wyglądają fajnie. Zaraz, teraz trzeba wejść na górę i zobaczyć, jak to wygląda. O, patrzę, że jest strasznie głodna postać. Grzyba zjadła, nie podoba się. No to kurde, nie ma tu nic dla niej. Nie mam teraz nic tutaj do jedzenia pod ręką, więc muszę jeść grzyby. Nie chcę mi się wracać do obozu. W obozie mam. Więc sobie trochę grzybów pojem. Niestety, jak widać, one są surowe, to trochę jakoś ta postać dziwnie reaguje, ale na razie to wystarczy. Najpierw praca, a później się najem. Dobra, teraz jak to wygląda na górze? Dużo planowania, słuchajcie, dużo planowania, ale to musi być zrobione porządnie. Bo to jest raz, a na długo. O! Subcio, słuchajcie, po prostu subcio. A teraz... O! Spadłem. Nie podoba mi się jedna rzecz tam. Jest to szczegół, ale może to w przyszłości na coś wpłynąć. Czekajcie, zaraz. Widzicie? Te schody są troszeczkę niżej, aniżeli... A, no i muszę od nowa je robić, kurde. Są niżej, aniżeli strop. To będzie sprawiać, że jak ja będę tutaj wchodzić, to żeby wejść tutaj na strop ze schodów, będę musiał podskoczyć, bo chyba nie wejdzie. Cholera. Jeszcze raz. No mówię, to jest bardzo dużo roboty z tymi schodami, jeżeli chce się, żeby były zrobione porządnie. O! Nadal mogę podchodzić do okienka. Dobra, teraz na górę i ostateczna kontrola jakości. O, mówię, jednak jest trochę roboty z tymi schodami. No i teraz myślę, że są idealnie. Tutaj wszystko pasuje. No, tutaj mała szparka, ale to już trudno. Na pewno przeze mnie spadnę. No i okej, myślę, że teraz jest dobrze, słuchajcie. Teraz jest już chyba dobrze. Okej, no mówię, szkoda, że sobie nie przygotowałem kłód poza odcinkiem, ale no... Tak mi się, słuchajcie, czasami nie chce tutaj. Czasami mnie najdzie w tym deforeście, że...
że sobie coś przygotuję. Kiedyś zwłaszcza tak miałem, że dużo przygotowywałem czasami tych kłód. A, tego nie będę ścinał poza odcinkiem. No ale czasami jednak jest tak, że mam takiego lenia, że nie da się na niego nic poradzić niestety. No i w tym odcinku no mało budowałem, więcej po prostu zleciało czasu na planowanie jednak. Dużo czasu poszło na planowanie tych schodów, no ale jak się chciało, żeby to było zrobione porządnie, to musiałem poświęcić na to trochę czasu. Jak widać, już powoli zachodzi słońce. To niedobrze. No nie, tylko niech to nie wleci do wody. Dobrze, bo teraz tu już się nie da kłód nawet, słuchajcie, odzyskiwać po tych paczach ostatnich z wody. Jak wpadają, to już... To już koniec, tracimy budulec. Dobra, tyle starczy. Wow! Było blisko. No ale tutaj nawet jak drzewo na nas spadnie, to i tak nie może nas zranić. To jest dość ciekawe. Na jedno nierealistyczne, ale na drugie bezpieczne, bo przynajmniej nie musimy się tego obawiać. Oj, mówię, słońce już zachodzi. Będzie trzeba niedługo wrócić do obozu. No i powiem wam, że jak już ukończę właśnie te schody, to... To już będzie... Na dość dobrym etapie budowy ten mój domek. Już później trzeba będzie zacząć budowę na piętrze ścian. No i nie tylko ścian. Raczej ten domek będzie jednopiętrowy, w sensie no... Nie wiem, czy będzie dwupiętrowy. To jeszcze... Inaczej, o widzicie, właśnie wpadła mi do wody, ale o, wyciągnąłem. Nie można tylko z nimi nurkować. Co ja zrobiłem? Właśnie tutaj jeszcze nie do końca mam w głowie nakreślony, jak ten domek będzie wyglądać ostatecznie. Ostatecznie jeszcze nie wiem. Wiele rzeczy będę wymyślał w biegu. Co, jak tu zbudować, jak to wykończyć. No ale to mam czas, mam czas. To jest duża... Takie duże wyzwanie właśnie, zbudowanie tego domku. Na które poświęciłem i jeszcze poświęcę naprawdę mnóstwo odcinków, no ale to jest największe wyzwanie, jakie do tej pory w tej grze robiłem. Prawda, niektórzy mogą powiedzieć, że to jest bardzo mało w porównaniu do tego, co niektórzy ludzie potrafią robić, budować. Ale akurat, jak na mnie, to jest bardzo duże wyzwanie, bo jeszcze tak dużej właśnie struktury, jak ten dom, nie robiłem. Co innego zbudowanie takiego obozu, który się składa z najpierw płot się na przykład buduje wokół obozu, później jakiś domek. To jest zupełnie co innego niż zbudowanie jednego całego wielkiego domu. No ale mam nadzieję, że mi się to opłaci, znaczy prawie, że jestem pewien, że mi się to opłaci, bo... Słuchajcie, muszę tutaj trochę porobić w nocy. No niestety, nie wiem, czy wy coś będziecie widzieć, pewnie bardzo słabo, ale już chcę... postawić kropkę nad i dokończyć budowę tego domku. Chociaż w sumie się nie wiem, czy już mogę iść spać. Chyba jeszcze się musi zrobić trochę ciemniej, żebym mógł iść spać. A to w sumie zaraz pójdę do obozu i zobaczę. Ale chcę już dokończyć jednak budowę tych schodów w tym odcinku. Nie chcę jej przedłużać na następny. O, jak ja dawno w obozie nie byłem na odcinku. Tutaj jedynie przychodziłem sobie spać i zapisywać grę. Mogę już spać? Mogę. No to się prześpimy. Okej. Jest już ranek, więc dokończę budowę. Tutaj mam na suszarni jedzenie. O, jest woda w kolektorze właśnie, bo już mi się skończyła. Jest dlatego, że... no, przed chwilą widzieliście, że był... Że była burza, no to trochę deszczu się tam zebrało. Deszczóweczki. No i gdzie te kłody są? Po nocy mi zniknęły? Nie, są. Dosłownie chyba kilka tych kłód jeszcze tam potrzebuję. I będzie upragniony koniec budowy schodów. Mam nadzieję, że tylko i wyłącznie na dobre wyjdzie mi ta cała akcja budowania tego domu, że... Bo inaczej.
Jest dużo, słuchajcie, wyświetleń w serii z gry The Forest. Jest to dość ciekawa sprawa, gdyż jak zaczynałem nagrywać serię właśnie z The Foresta, no to analogicznie, jak się zaczyna, to no to od razu się nie osiąga sukcesu, to wiadomo. Ale jestem i zadowolony, i pozytywnie zaskoczony z tego, jak seria z gry The Forest się rozwinęła. Mam na myśli właśnie między innymi to, ile wyświetleń potrafią mieć odcinki. Mówię, jak zaczynałem, to było z tym średniawo. No ale wiadomo, początki zawsze są trudne. Był już nawet taki... Gdzie jest ta ostatnia kłoda? Był już taki nawet moment, że miałem porzucić serię z gry The Forest. Myślę, no dobra, zacząłem sobie, troszeczkę ponagrywałem, ale jednak chyba trzeba... Tak sobie właśnie myślałem, no chyba jednak trzeba będzie już na razie zakończyć nagrywanie tej gry. Na przykład skupić się na nagrywaniu innych gier. Bo The Forest to sobie, właśnie miałem, mówię, takie dość słabe się na to myślę, no jednak może spróbuję z jakąś inną grą, z The Forestem się nie udało, ale jednak postanowiłem, że nie, że pociągnę serię z tej gry dalej, że dalej będę nagrywał i wiecie co, kurczę, się opłacało, naprawdę. Te nowe odcinki to czasami zaskakują mnie w wyświetleniach, oczywiście w porównaniu do wyświetleń serii Farming Simulatora, czyli tej głównej na moim kanale, to nie ma porównania. Ale ja to kompletnie rozumiem. Ale The Forest, nie licząc serii z gier Farming Simulator, to The Forest jest najpopularniejszą grą na moim kanale, jaką kiedykolwiek nagrywałem. Bywało, że troszeczkę tych gier się przewinęło przez mój kanał, ale żadna i tak nigdy się nie zbliżyła do sukcesu Farminga, jak zrobił to The Forest. Właściwie się nie spodziewałem, że tak mi się uda rozkręcić tego The Foresta, że będzie tyle wyświetleń, że będzie właśnie tyle osób subskrybowało mnie. Znaczy, bo na pewno jest część osób, która subskrybuje mnie tylko i wyłącznie dla The Foresta. Na przykład nie oglądałem innych serii, tylko The Foresta. I to jest na pewno zaskakujące, bo się nie spodziewałem, że tak się rozwinie ta seria. Dlatego będę ją kontynuował dalej. Jak długo? Jeszcze nie wiem. Na pewno do premiery tej gry. Czyli... Właśnie. Miał być to czerwiec. Ale cóż, czuję, że znowu ją przesunął. Niestety. No dobra, tak więc schody ukończone. Nareszcie, słuchajcie. Pięknie to wygląda. Trzeba testować. Nie uderzę tutaj? Nie, nie uderzyłem. Nie muszę skakać? Nie muszę. No. Wyszło nawet może i lepiej niż myślałem, że wyjdzie. Super sprawa, takie schody, słuchajcie. No. To teraz już jestem na... O, jakie piękne widoczki są. Stąd są nawet. Zarówno tam na góry, jak i na mój stary obóz. Znaczy nie mój stary obóz, tylko no nadal to jest mój obóz główny. Jeszcze się do tego domu tutaj nie wprowadziłem. Dobrze, teraz się zacznie budowę piętra. Ale wiecie co, chyba tych schodów tutaj jeszcze nie będę wyburzać. Znaczy je się wyburzę, one tutaj nie będą, ale... Póki jeszcze buduję ten domek, to kto wie, może będę chciał na przykład tędy wnosić kłody i budować. Więc na razie zostawię. Okej, w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Słuchajcie, wyszedł trochę długi, dłuższy niż myślałem, ale udało mi się zrobić schody w fajny sposób. Jeżeli wam się ten odcinek podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć!